Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Elden Ring i co już dziś? Kosa jest już na plus 5. No cóż, zdecydowałem się tak zrobić. Mogę żałować tej decyzji, ale niech i tak będzie. I przy okazji chciałbym wam pokazać też jeszcze coś ciekawego. Przenikam sobie przez tekstury. Będzie. To jest takie niepotrzebnie delikatne od strony twórców, ale w tym miejscu jest jeszcze coś więcej. Tada. Okazuje się, że dużo łatwiej było się tam dostać, niż jakieś dziwne skoki na koniu. Nam. Oczywiście nie pomyślałem. Więc tak, musiałem skakać. Ryzykować, ale no, widzicie takie piękne przejście na skróty. I tja, dzisiaj już bez zbędnego pitolenia, mordzenia, gadania, jak to tak zwał. Wracamy do... tego no... do zwiedzania. Tych tutaj jezior i w ogóle. Mam parę miejsc, które przydałoby się, wiecie, tak lepiej posprawdzać. Wydaje się to być chyba najspokojniejszą lokacją. Więc no, na tym się skupimy. Oczywiście może jeszcze zobaczymy ten co to jest zgniłe krainy, jak tam pod koniec poprzedniego odcinka. I inne takie, ale póki co no. Z kosą plus 5 chciałbym tutaj właśnie połazić na spokojnie. I powiem szczerze, to już jest naprawdę spora dedykacja stworzyć taką kosę plus 5, bo powiem wam szczerze, miałem tylko jeden kamień. Kamień plus 4 nie miałem żadnych. Kamień plus 5 miałem. To kupiłem jeden kamień plus 4. Wykorzystałem ostatni plus 5, jedyny, który miałem. No i mamy kosę. Stwierdziłem, że tak. Skoro mam tyle plus 2, kosą się dobrze walczy. I raczej będzie dało się farmić te kamyczki. Przynajmniej w jakimś tam stopniu. To co ja mam ryzykować? Po prostu... trzeba sobie co mam oszczędzać. Jeśli będę oszczędzał, to nigdy nie osiągniemy żadnego sukcesu przez to, że będziemy mieć właśnie... słabą broń. Stwierdziłem, że właśnie to zrobię, no i oto jesteśmy. Plus 5, która miejmy nadzieję będzie wystarczająco mocna, żeby pozbyć się większości oponentów. I tak. Mam nadzieję, że wy też to słyszycie. Tam coś jest. O, słyszycie? Słyszycie? A to spryciarz! Okej! Okay. Czyli tam się chował. Dobrze. A gdzie jest moja kusza? Chociaż, czy ja potrzebuję kuszy? Nie, mam czarny płomień. Nie jest idealny. Chociaż... okej, okay, nie jestem w stanie nawet w niego wcelować. Więc może jednak kusza będzie potrzebna. Oj kurczę, zapominam o tym weapon arcie. Że jest taki potężny. Częściej o nim pamiętać, może to pomogło też z tym bossem, ale... nie chcę o nim myśleć nawet. A nic, po prostu skupmy się na przyjemniejszych rzeczach i... wiemy sposób, jak się pozbyć tego skarabeusza. Jestem idiotą, ostatecznie tej kuszy nawet nie ubrałem i mamy... a właśnie, teraz możemy tą taką kuszę zrobić. Prawnego palca, czy jak się to zwało, mniejsza. Ale tak, mamy wybuchowe bełty, 6 sztuk. Nie wiem, czy chciałbym je marnować akurat na żuczka, ale czemu by nie. Zobaczymy przy okazji ich efekt. Tam jakiś wspaniały ton nie był. Zrzuciło, więc jej i... opił wojny, szarża naprzód. Oraz duży krab. To, że... tak, he. Nie wiem, co to za popiół do końca. Nie wiem, czy okaże się fajny, czy nie. Ale wiecie, zawsze jeden popiół więcej do kolekcji. Jeśli chodzi o samego kraba, to wiem, 310 to jest przyzwoitą wartością. Oj, tak, to są naprawdę przyzwoite obrażenia. Więc nie ma co się też przejmować. Kamień kowalski 2 razy 3. Miło, miło. Ja żebym tego też aż tak bardzo potrzebował, ale miło. Zawsze przeoszczędzi to trochę run. Chciałem powiedzieć dusz z przyzwyczajenia, ale tak, to są runy. I trzeba się tego nauczyć. Runy, nie dusze. I to ja wiem, że w sumie to jest dosłownie reskin dusz, tak mówiąc ogólnie. Hell no. Jednak nadal runy, nie dusze. I kolejny... już się plączę. Kolejna sterta grobów, na których można właśnie zbierać złote runy. Zauważam, że to już jest taka tradycja, że jak widać takie groby, to tutaj będą runy. Prawa sprawa.
Wiecie, wiecie, nie żebym narzekał. To jest fajne miejsce właśnie, żeby zdobyć sobie takie, taką lokatę w runach na kiedy indziej. Ale no. To jest takie powtarzalne i w sumie przewidywalne. Jak widziałem tą głupią ważkę, a tutaj byliśmy swoją drogą, czy nie? Bo wiecie, jeśli nie, to, to warto byłoby sprawdzić sobie. Co my tu mamy i... Jeszcze mnie tu nie było, dobra. Kamil Kowalski 2x3. No cóż. Ja ci to pokazuję jedną rzecz. Tę lokację... Tak, celowo w ten sposób dziwnie powiedziane. Powinny mieć już ze sobą dawno tym. Do tej dwójki się dostaje. Takie zaskakujące, jeszcze niedawno to bym się tak cieszył z dwójek, jak nie wiem co, a teraz nagle takie no... No dwójki to już jest nic. Dobra. Full focus teraz, musimy znaleźć właśnie dostęp na te wszystkie tam mosty. Naprawdę? To było takie proste, a ja i tak zlamiłem. Okej, okay, i ci tutaj, tylko że nie w formie duchu. Dobra. Łatwo ich pokonać. Kolejny raz musiążna tarcza, jak miło. I śmierć, naprawdę? Naprawdę? Naprawdę liczyłem, że dzisiaj będzie lepiej w tym odcinku. Ale nie. Musiałem zlamić. Mimo tego spokojnie, jestem jeszcze spokojny. Tak, spokojnie, spokojny. Masz umyślane. Będzie dobrze. Tęga tej kosy jest ze mną. Nie muszę się stresować, wkurzać, bać, ani nic. Okazji jeszcze, czemu by nie? Zadzwonimy sobie na wilki. Zawsze lepsze niż nic. Będziemy mieć jakieś tam fajne wsparcie, które może trochę wkurzać wrogów. Właśnie tak sobie uświadomiłem, wiecie co? Zapomniałem właśnie o takich rzeczach jak ty, chociażby właśnie wilki podczas walki z tym bossem. Przecież to jest takie oczywiste. Znaleźć sobie wsparcie, takie fajne. Ja nie kończę, muszą to być wilki. Może lepsza byłaby tam meduza, albo coś jeszcze innego, ale... Tak, o duchach zapomniałem. Tam dało się wezwać duchy, to chyba dzisiaj tam wrócimy. Może nawet sobie jakieś tam spróbujemy znowu zawalczyć. Z kosą plus 5 oczywiście. Bo no nie po to ją ulepszałem, żeby teraz z niej rezygnować. Pewnie jest to broń taka dobra, kiedy uważać na siebie. Nie mogę czasu na to, żeby dużo ciosów robić, wiecie, jeden cios, a potem spokojnie unikać czy coś, no to jest idealna. Nadal ma lepszy zasięg niż to, co miałem do tej pory, więc... I co tu jeszcze mamy w ogóle, bo wygląda na to, że to miejsce wydawało się spokojnym mostem, a zmienia się tutaj w jakieś rozległe... Całe obozowisko, cały jakiś zamek wręcz. O cholera. Znowu ta maszyna piekielnej zagłady. Nie chcę, ja nie chcę. Kamil Kowalski 3. Dobrze. Rozumiem gro. Rozumiem gro, co mi sugerujesz. Tak. Zdobywam trójeczki, więc... Czy wilki walczą z tą piekielną maszyną? Nie, z czymś innym walczą. Nie, z nią walczą, ale trzymam wrażenia za samo... ...pięcie jej. Jestem w takiej sytuacji, więc co zrobić? Jeśli nie zginę tutaj, ja pewnie... ...niestety padnę na życie. Ciekawe, nie padłem. Nie. Ja jednak... ...moja teoria na nic. Nadal bije jej po 13. Może być kwestia tego, że nie bije... ...że tam. A naprawdę to jest po prostu bardzo wytrzymałe i wredne dziadostwo, którym się nie powinienem przejmować, tylko od niego uciekać. Tak, to jest najbardziej prawdopodobne. My tak samo jak z tym lokalnym czymś, co jeździło, wiecie, tam w tych podziemiach obok samouczka. Mam na to specjalne metody, jak się pozbywać. A sam z siebie nie powinienem w ogóle o tym myśleć. Chociaż nie, no musi być jakiś sposób na to, żeby się tego pozbyć.
Nie może wyglądać tak, że to są dosłownie wrogowie, którzy będą chodzić i tylko przykrzyć życie tak całkowicie. No, a na razie to wygląda tak, że to dosłownie jak się pojawi, to już po tobie. Będzie cię za tobą gonić, pluć ogniem we wszystkie strony wszechświata i tyle. Ale dobra. Dobra. Jest jakieś miejsce łaski. Więc tak, no może dobrze. Co my tu mamy, tak swoją drogą? Mapa miejsca spotkania? Możemy zobaczyć w ekwipunku. Okej, mapa oznaczona przy zwłokach prawdopodobnie wskazuje jakieś miejsce spotkania, które człowiek, którym dostarczył, na pewno nadal potrzebuje. To jedyny sposób... A. Okej. Sposób na wyjście bez... kamienny klucz? Okej, coś o tym było mówione. Jest pokazana jakaś taka wysoka. Jest zaznaczone? Nie jest zaznaczone. Ale dobra, czyli tutaj mamy tą akademię całą. Teraz muszę się tam przejrzeć. Nic z tym chyba więcej nie zrobimy niż tak tylko tutaj zobaczyć. Ruiny i taka wysepka, przy której jest też wysepka. A od boku tego. O, tutaj. Dobra. Może jednak tu powinienem leść, a nie tam, wiecie, gdzie ostatnio się pchałem. A. Tak, bardzo możliwe. Ale dobra, mniejsza. Jeśli mamy tutaj takie coś, to super. Szybko dostaliśmy jakiś nowy trop, a póki co jeszcze dajcie chwilę, bo chyba mnie wydomownicowałem. No dobra, już załatwione. Tak więc, no, po prostu skupmy się na tym, żeby... Ja słyszałem Skarabeusza. Chyba nie, ale no. Skupmy się właśnie na tym teraz, żeby tutaj pozwiedzać. Po czym pójdziemy na tą wysepkę, tam wskazaną przez tą dziwną mapę. I jak już to zrobimy, to się zobaczy co dalej. O proszę, taki ciekawy skrót, żeby teoretycznie ominąć tamtą jeżdżącą głowę. Dobra, jak na razie naprawdę wydaje mi się, że te głowy to są tacy przeciwnicy na zasadzie, no. Insta dead, jeśli się... Ciężko się z tym walczy. Odporne obrażenia, bije dużo, szybko się porusza. A, dobra, tutaj to są te dzbanki magiczne. Nie jest to Skarabeusze, nic z tego typu. Dobra. To mam chyba zaznaczoną już wyspę i przy okazji mamy staruchę, do której chciałem się dostać też już trochę wcześniej, więc jej. Te staruchy mówią jakieś dziwne rzeczy, ale te rzeczy może mają jakiś sens. Tak, możesz przeczytać, dobra, oczywiście. Dobra, no mów. Favor can be yours. Slaughter, slaughter, slaughter. The all-hearing slaughtered. But alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. Pity the poor pup. Okej. Cokolwiek co jej to miało oznaczyć, znowu to jest jakieś dziwne planie, którego znaczenia nie rozumiem. W przeciwieństwie do tej poprzedniej, którą spotkaliśmy, byłam... Ją trochę zrozumiałem, wspominałem o turnieju, wiecie, czym karnawale, nie pamiętam jak to było nazwane. Ale tak, o tym też mówił nam ten Adzban Aleksander, czy coś tak. Więc to miało jakiś sens, ale tutaj to jest takie, no, nope. Ni cholery, nie wiem, co to może być na rzeczy. I miejsce wydaje się teraz takie puste, nic więcej nie ma. No dobra, skoro nie ma, no to w takim wypadku trzeba znaleźć teraz bezpieczne miejsce do zejścia. Albo przywołać już tutaj konia. Jechać na nim, no i lecimy poszukać tego czegoś. Tego błyskawicznego klucza, czy co to tam było. I zamiast iść tak standardowo, proponuję zrobić tak. Bardzo prosto, szybko, możemy po dachach sobie skakać. A nawet jeśli się nie uda, to żadnych wrażeń nie ma. No i dobra, jedź, strugo. Czemu smugo, dalej nie pamiętam, chyba struga.
Może smuga? Aż... nie w tworzeniu, tylko w ekwipunku zobaczę. Druga, dobra. Czyli jednak struga, nie smuga. Mogli nazwać smuga, byłoby tak trochę lepiej. Chociaż z drugiej strony struga też nie jest taki zły. To mnie nie zastanawiałem się nawet, czy torrent dobrze jest przetłumaczony na smuga, struga, tak dalej. Ale szczerze, po prostu się nie zastanawiałem. Ale dobra, mniejsza. Jedźmy i... nie umierajmy najlepiej. Nawet takie umieranie to tylko spowolni wszystko i w kurze. Linica świątynna. Kolejna jakaś mini lokacyjka, w której jeszcze mnie nie było. Dużo znowu tych tutaj. Oraz oprawiony kryształowy pączek. Jego. Nie widać, żeby tu były jakieś wielkie, wiecie, jakieś odkrywcze rzeczy. Później oczywiście to sprawdzimy. Ale tak. Póki co chyba nie pozostało za dużo. Poza tym, żeby jechać tam, gdzie wskazali i... czy ja tam... obym się mylił. Proszę, obym się mylił. Naprawdę? Dobra, mamy błyskawiczny klucz, ale naprawdę? Naprawdę? Ja nie jestem gotowy na takie starcie. Wiecie, nie jestem wyposażeniem, chociaż... nie, dobra. Okej. Jednak może... nie, będzie to raczej wyzwanie, ale... haha, ale dobra. Jeśli gra tego chce, to tak to coś zrobimy. Dobra. Tylko te takie dziwne tutaj bociki mogłyby odpuścić. Chociaż chwila. Te boty ważą skarabeusze. Jak teraz zauważyłem. A jego płomienie są niebieskie. Ha. No dobra, nazywa się błyskamienny smog, więc nie zdziwiłbym się, gdyby on był smokiem magicznym. A, ale to ciekawe, że tutaj właśnie w tym świecie smoki jednak odpowiadają różnym aspektom, a nie tylko ogniowi. Chociaż dobra, w Dark Soulsach też tak było w sumie. Były chyba gdzieś błyskawicowe smoki, jeśli się nie mylę. No, chyba były. Dobra. A teraz trzeba będzie się męczyć długo i robić jakieś głupoty, ale ostatecznie pokonamy tego smoka. Nie pokonalibyśmy, gdybym potrafił celować. Teraz tak, będzie jakiś atak z ognia? Nie, zdecydował się po prostu... zaatakować w ten sposób, okej. Dobra. Teraz spodziewałem się, że smok będzie trudniejszym oponentem. Ale jak widać, chyba smoki jednak nie są aż takie trudne. Tylko trzeba wiedzieć, co się robi. Jak się robi i faktycznie na koniu jest dużo prościej. Chociaż mógłbym też tak nie machać jako pętany i skupić się na jakichś lepszych rzeczach, ale nie, to epickość po prostu wielka. Tak. Pokonamy go, tak czuję. Czy ja zadam mu krytyczne obrażenia? Okej. Dobra, dokończymy go już na piechotę może? Nie. Fajnie by było, ale to jest zbyt duże ryzyko. Tak. Jeden cios i po mnie na piechotę. Więc niepotrzebnie będę tylko ryzykował utraceniem wszystkiego, na co tak ciężko tu pracowałem. Lepiej, tak, lepiej na koniu. Tak, zdecydowanie, na koniu smoki nie są nawet z wielkim wyzwaniem. Dobra, pokonany. Dziwny sposób, ale pokonany. Oj, nawet nie wiecie, ile mi satysfakcji to daje. Serce smoka. Jej, i nowa smocza moc jest dostępna w katedrze smoczej komunii. A. Co do tego, to akurat bym mógł się kłócić, że jednak nie. Ostatnio byliśmy tam po pokonaniu smoka i nic się nie pojawiło. A, i tak, jeszcze może właśnie zobaczymy, czy w sumie te skarabeusze coś dają, czy one jednak są takie... pod puchą.
Nie, dobra, to są podpuchy. Ale okej. Wyzwanie było większe niż się spodziewałem. Spodziewałem się dosłownie, wiecie, że tak tu przyjdziemy i nie będzie niczego, tu nagle smok. Który nie był wielkim wyzwaniem, ale nadal był większym wyzwaniem niż takie, które się go się spodziewałem, no jak już mówię. Ale dobra. Sukces. Sukces. Nic zacięcując. Pełna satysfakcja i sukcesik, no. Czego więcej człowiek mógłby chcieć? Dobra. O, a tutaj mamy... To? Mam pomysł, jak z nim sobie poradzić. Chyba właśnie z odległości, albo tak, żeby nas nie zauważył, więc spróbujmy w ten sposób. Aha, dobra, czyli jednak chyba trzeba ze skradania się, może. Hej, czy gdzie indziej? Jest gdzie indziej, dobra. Ciekawe, ciekawe, naprawdę. Gdybym miał normalny atak tej z wyskoku, to może bym sobie z tym poradził. Ale oczywiście atak z wyskoku to jest dosłownie cięcie kosą po prostu, poziome. To nie ma sensu. Może jakoś... Trochę może mi to zająć w sumie, wiecie. A chciałbym jednak... Jeśli się teraz nie uda trafić go czarnym płomieniem, a jestem prawie pewien, że się nie uda. Obudzimy się za chwilę. Nie, dobra, udało się jednak i... Ponury kamień kowalski. Dwa. Okej, dużo wysiłku na nic w sumie. Jak już te kamienie to mam ich nie dosyć, że mnóstwo, to jeszcze łatwo jest zbierać z rąsiu. No ale cóż, lepsze to niż nic. Nadal lepsze to niż nic. I dobra. Moglibyśmy teraz pójść do tej akademii swoją drogą, ale czy ja tego chcę? Cię? To co? A, nie, to są te krewetki, to do nich nie chcę. No ale wracając, mógłbym niby właśnie się teraz na tym skupić, żeby pójść do akademii czy coś, ale zanim zajmiemy się nowymi rzeczami, to chciałbym poruszyć kilka starych tematów. Bardzo starych. Pewnie wiecie, jak bardzo. Otóż, pierwsza rzecz, którą zajmiemy się zaraz, po tym jak zobaczymy te czerwone meduzy. A to będzie pójście do tej czarodziejki, którą spotkaliśmy w sumie przy początku. I wiecie, chciałbym się po prostu dowiedzieć od niej może czegoś o tych zwojach, które mamy. Pogadać, wiecie, czy nie ma jakiegoś dialogu po tym, co wszystkim, co zrobiliśmy. Do niej na pewno zaglądała mi tarcza meduza. Okej. Nie wiem, czym jest tarcza meduza. Poza tym, że jest tarczą. Gdzie ona jest? Okej, czyli jest to wielka tarcza i umiejętnością jest zaraźliwa furia. 20 siły wymagasz. Unikalna, okej. Rozbudź gniew meduzy i pozwól, by popłynęła do ciebie jej furia. Na pewien czas zwiększa siłę ataku. Fajne. Jest jeszcze jakiś obóz, więc tam też podejdziemy. Więc tak, właśnie chcę pogadać z tą czarodziejką. Potem zobaczyć tę kaplicę oczyszczenia, czy ruiny oczyszczenia, nie pamiętam, jak to się nazywało. A mniejsze to są takie, wiecie, szczególiki. Jak się ty... Czy ja tutaj... Nie! Nie, czy... Naprawdę? Jezu, jakim jestem idiotą. Widzimy się za chwilę. Tak. A, dobra, mamy tutaj nowe miejsce łaski przy okazji. Tak jeszcze wracałem tam, wiecie, po te swoje utracone, więc szybko tutaj to... Zaznaczyłem i ogólnie mówiąc jadę teraz od strony tych ruin, tam obok tego wielkiego kowala, bo zauważam, że jest szybciej. Więc tak, i zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Aby nie było kolejnego zgonu przy okazji, bo jeśli będzie, to trochę się załamię. Niby 21 tysięcy, to nie jest jakoś wielce, bo to... Znaczy wiele, bo to jest 21 troli.
Ale no nie chciałbym tego stracić jednak, jeśli bym mógł nie tracić. I o nie, rycerz. Nie lubię tych rycerzy, więc... Więc rozumiecie, o nie. Też z drugiej strony... I go pokonamy, to może coś fajnego będzie z tego. Albo podobnie jak tam ostatnio, nic. Dobra, trudno. Zaryzykujmy. Chyba coś będzie. Chyba coś będzie. Chociaż już sam nie wiem. Bo cię wygląda tak jakby... Jakby ten oferował tą zdolność taką... wywoływania mieczyków. Wiecie, ale ciężko mi to stwierdzić jednoznacznie. Ale dobra. Padł i czy będzie zdolność, czy nie będzie? Nie. To był tylko przeciwnik. Mocno. Ale dobra. Przynajmniej teraz będę miał spokój z tym, że nie będę się zastanawiał, czy tam czegoś nie było i... Okej. To powiem szczerze, że tutaj to teraz widzę. Tak, wiem, że dziwnie powiedziane. A powiem szczerze, że nawet wiem, co to jest. Mogę powiedzieć, że ten konwój już spotkałem kiedyś. Na innej postaci, co prawda, ale tak. I... Czemu nie? Zawalczymy z nim. Nie, żeby to było coś naprawdę cennego dla nas, ale chcę z nim zawalczyć, żeby wam pokazać, co tutaj będzie. Tylko, żeby tutaj móc właśnie oczywiście otworzyć skrzynię. Taką dziwną zależność zauważyłem. Trzeba właśnie... pokonać jednego z troli prowadzących wóz, więc tak. Nadal ryzykuję sporo, patrząc na to, że nie chciałem ginąć. Tak, coś takiego. I to jest dziwne, bo naprawdę tego miejsca nie kojarzę, ale konwój kojarzy. Znalazłem go przypadkiem. Naprawdę ciekawa rzecz tutaj jest. Co prawda nie dla każdej postaci. A przez nie dla każdej postaci, czytajcie, no nie dla nas. Jak zwykle. Unik, 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 unik. Bo szybko wypić butelkę, tak, żeby nie zginąć. Ale no, wracając. Będzie trudno zdobyć, a konkretnie mówiąc, już mogę tam delikatnego spoilera rzucić, bo to w sumie nie będzie nawet spoiler, jako że za... dosłownie... Max minutę powinien to pokazać. O proszę, jednak kosm da się robić backstaby. Czyli po prostu ja nie umiem. Dobra, to chodźmy zanim ten troll się uwolni, bo tak, oni potrafią zerwać łańcuchy. Oj, widzę, że tutaj to jest ten obóz. Nie wiem, naprawdę nie kojarzę ni jednego, ni drugiego. O miejsce i w ogóle. Ale konwój kojarzę. Chyba, że to jest inny konwój. Teraz się po prostu zbłaźnię, bo okazuje się, że tamten, który ja znam, jest gdzieś całkowicie indziej. Ale dalej zobaczymy. I... Może mam sobą pamięć. Uwaga, uwaga, uwaga. Tak. Miecz karyjskiego rycerza, to dokładnie to. Inaczej mówiąc, to są mieczyk pod inteligencję. Który działa w następujący sposób, że... Prawie tu padłem, super. Nie dość, że właśnie się skaluje z inteligencją. Jego zdolność to dosłownie... Przynajmniej coś, co już widzieliście. Chyba kiedyś prezentowałem tą taką zdolność jakby wywołania sobie wielkiego miecza z broni. Można było to kupić w formie popiołów wojny od Rogiera, czy Rogiera. Nie pamiętam, jak się nazywał, wiecie, tego w zamku. No ale wracając, właśnie to coś tego typu. Ten miecz po prostu ma to wbudowane. Ciekawa broń, ale... Jak mówię, nie dla nas. Bo ja nie będę inwestował w inteligencję. No. Aczkolwiek no kiedyś... Może... Kiedykolwiek, nie wiem, czy do tego dojdzie. Ale jeśli będę grał postacią pod inteligencję... Tutaj na YouTubie, to może wtedy zobaczycie. Chociaż z tym graniem pod inteligencję, to... Może nie powinienem wybiegać aż tak w przyszłość, myśląc o tym, co będzie kiedyś, patrząc na to, że no tak... Po prawdzie, co... Ja tego podejścia jeszcze nie skończyłem i prawdopodobnie nie skończę za szybko, znając moje tempo. Zresztą nawet tutaj pokazuje, że no nic z takiego nie zrobiłem. Kurczę, nie? Nie wiem skąd te strzały lecą, ale nie podoba mi się to. Okej. Okay. Okej, okay, czyli w ten sposób zginę tutaj, super. Będziesz rzucał słoikami, które mnie podobijają.
prostu super. A nie, jednak nie. Jak miło. Jednak przeżyłem. Wiele tak blisko Meduz spadłem? A. Dziwne. Ale tak, skoro to już odzyskałem, to teraz chyba nie musimy tutaj nic więcej robić. Poza tym, że dodam tak tylko, że zostaw mi to miejsce. Nigdy nie udało mi się tutaj dostać w żadnej formie, więc no nie wiem. I tak. Jak mówię, nadal chaotycznie, nadal trochę bezsensownie może wam się wydawać, ale teraz idziemy do ruin oczyszczenia. Nie, no powinienem najpierw do czardziejki. To jest najstarsza rzecz, którą chciałem sprawdzić. Więc pójdziemy do czardziejki, potem do ruin oczyszczenia, potem ewentualnie tworzymy akademię. Ewentualnie spróbujemy się z bossem, chociaż zaraz tak odcinek powinienem kończyć, więc no. Ale tak. You are a tadpole when it comes to magic. So, to become a sword now. Okej, uczę magii bez kamieni, w sumie nic nie brałem i nie ma żadnego dialogu z nim, ale możemy dać w sumie te tutaj zwoje, zobaczymy co napowie o tym. Poza tym, że wiem, że to odblokuje jakieś zaklęcia. Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. He is with academy. Very well. I'll be sure to incorporate. Never lose. I to tyle. I teraz ucz się magii. Zobaczmy, czy coś ciekawego. Tak, wiecie, ciekawego w innym znaczeniu. To mogłoby być fajne. Czy coś więcej? To by mogliby wziąć, czy jakieś inne? Pewnie nie będzie za mocne, ale... Wiecie co, to może być głupie, ale... Zacznę też wykupywać po prostu u niej zaklęcia, czemu nie? Potem może kiedyś będę żałował, że tego nie zrobiłem, a tak to... Potracę dużo run na to, okej, okay, ale przynajmniej będę miał spokój. Teraz jest nowy dialog. But what is the nature of such power? Glinstone is the amber of the cosmos. Golden amber contains the remnants of ancient life and houses its vitality, while glinstone contains residual life and thus the vitality of the stars. It should not be forgotten that glinstone sorcery is the study of the stars and the life therein. A fact lost on most sorcerers these days. Your appetite for learning is impressive. You make me proud. To have grown little legs so readily. You must have a fabulous teacher. No okej. Okay. Marnowałem większość tych run. Ale czy będę tego żałował? Raczej nie. Wiecie, run to nie problem. I teraz skoro tym się zajęliśmy... Super, to teraz w końcu pełnoprawnie do tych ruin oczyszczenia i do tej teleportacji. A potem tam jest też taka mini akademia, czy mini biblioteka. Nie wiem jak to nazwać, ale tak, tam też będzie trzeba podejść. Te oczyszczenia chyba były w tamtą stronę, więc tak. Któryś z nich był teleporter, który bym właśnie chciał sprawdzić. Okej, nawet go widzę. Teraz schodzimy z kunia, idziemy do teleportera. Oby nas nie zabił, jak niektóre potrafią. I tak. Kolejny odcinek taki, z niej wychodzi miszmasz, ale to jest mój styl, taki najbardziej. Serio? To ja tak myślałem o tych ruinach, że to będzie coś ciekawego, a tutaj po prostu rzuca nas pod akademię. No dobra. Pieczęć i co? To daje wczytywanie? Wiecie, jak już tu byłem, to chciałem sprawdzić, ale wczytywanie to mnie się nie podoba się. Nawet bardzo. Teleportuję w całkowicie inne miejsce? O, ciekawe. Bo to było kilka bram po prostu z tym możemy przez nie przechodzić. A żeby oszczędzić taką jakąś niepotrzebną drogę typu chodzenie tutaj, to po prostu jest teleport fajny. Też wiecie co, ja i tak pójdę piechotą, bo widzę tutaj drzewko. Ale tak, samą akademię, jak mówiłem, na razie może
pominiemy. Jakoś tak nie uśmiecha mi się trochę zadanie kolejnej nowej lokacji tak całkowicie. Jestem też fajnie by było, się tym zajął. Ten upadek będzie śmiertelny. Tak. Ja w ogóle nawet nie tyle co śmiertelny upadek, co killzone tutaj mają w tym miejscu, więc no. A ja tu podniosę szybko to wszystko i zaraz widzimy się. W sumie nie wiem gdzie. Ale tak, jeszcze coś na pewno mamy tutaj do zrobienia. Jakoś. No, musi być. A czym się nie chce po prostu wierzyć, wiecie, że wszystko mamy ze sobą. O, no dobra, wiecie co, zanim pójdziemy gdzieś dalej w coś, to patrzę co znalazłem. Czy chcesz pomóc Jurze, łowcy krwawych palców? Czy mam coś takiego? Nie jestem pewien, czy krwawych, ale tak. Znalazłem po prostu znak czerwony, który okazuje się być znakiem współpracy z NPC-em. Całkowity przypadek. Ale jak już znalazłem, to oczywiście pomogę. Ja jestem czerwonym duchem. A zabójca Króciej Góry, krwawy palec. Ciekawe, Jura też jest czerwonym duchem. Nie, dobra. Okej. Okej. Easy. Naprawdę easy. Może jestem już zbyt wylewelowany. Ukroniczny, dzięki. I co teraz? Bo tak szczerze to wiecie, no nie wiem, pomogłem i to było takie losowe w sumie. Tak, to total random. Popiół wojny, drapieżnik z mgieł. Okej. Okay. Jakikolwiek to jest popiół wojny, to zobaczymy. Drapieżnik z mgieł, gdzie to jest? Drapieżnik z mgieł. Wymyślin, daj, jak to działa? Okej. Fajne. Dobra. Wow. Fajnie było to znaleźć. A teraz pozwólcie, że jeszcze zobaczymy tą pieczęć, czym tę pieczęć. Bo zastanawiam się, wiecie, czy to nie przeteleportuje nas na koniec tego zerwanego mostu. I tak, jeśli nawet, to... Tract Bellum. Dokładnie, jesteśmy właśnie do końca tam, gdzie chciałbym być, ale w innym miejscu, więc tak. I kolejna starucha, więc oczywiście, że skorzystamy z niej. Dobra. Czy innego gadała? Jeszcze raz, bo nie jestem pewien, co ona mówiła. Twoje palce, okej, okay. I teraz... Jakże żałosne jest być pozbawionym praw. Możemy wtedy stać zagubieni, nie możemy pół księżyca, przed nami tylko nieporuszona niczła winda, a możemy zmierzyć się w odmęty, wybrać drogę tchórza przez mroczną pieczarę. Okej. Okay. Powiem szczerze, nie rozumiem, co tutaj chodzi. I nie było takich typowych tekścików, ale okej, okay, no. Coś tu jednak jest, jakaś... Sens. No nie wiecie, co mi się wydaje, że one może dają jakieś podpowiedzi, sugestie, co robić. Szkoda tylko, że często są na tyle niejasne, że tam w sumie nawet nie wiem, co mam zrobić, jak je wykorzystać. Dobra, mniejsza. Co mamy? Mamy wrogów. Dobra. Na razie się nimi nie przejmujmy. Wiecie, chcę szybko po prostu zobaczyć, co tutaj się kryje. Można nawet unikając wrogów. To wiem, można nawet zyskamy dzięki temu dostęp do tego, jak to się nazywa. Jakiegoś miejsca łaski, które... Woli... Łatwiej się tutaj dostać, chociaż... Nie sądzę. Na razie jedyne, co dostanę, to skamienia katapultowego. Jeju, nie! Nie. Proszę, nie. Trzeba gdzieś skarbusz, ale nawet się nie będę nim interesował. Ja chcę stąd po prostu uciec. Ale dobra, są jakieś skrzynie w tym obozie, są jacyś rycerze. Ciągle słyszę skarbusza gdzieś w lewym uchu. Tego nie widzę. I tak wiem, że totalny chaos i pewnie bezpieczniej byłoby tutaj po prostu iść szukać wszystkiego tak na spokojnie, ale nie, to nie jest mój sposób.
to nie jestem ja. Jak to pewnie wiecie, ja tam po swojemu wszystko chaotycznie smar... smoczej rany i... Jest łaski, dobrze, dobrze, dobrze! Bardzo nawet dobrze. O, jest jakiś duch też, to tak, jak widzę ducha, to trzeba z nim pogadać, oczywiście. Trzy kropki. Jest gdzieś tam. Kolejna droga prowadząca z powrotem do stóp Złotego Drzewa. Prawdawny tunel. Ej. Cokolwiek to oznacza, okej. Dobrze. To wielka winda... Dectus? Dectus? W ogóle chwila. Pozwólcie, że coś sprawdzę, bo wydaje mi się, że mieliśmy coś, co wspominało o tej windzie? Tak! Wielka winda Dectus łącząca płackowy Altus z Liurnią. Prawa połówka podobno znajduje się w forcie Farów pośród smoczych kurhanów daleko na wschodzie. Smoczych kurhanów na wschodzie. Zachód. Tutaj. Okej. Okay. Dobra, chyba mamy kolejny cel w takim wypadku. A ja, mimo tego, że powinienem kończyć odcinek, to... Obiecałem, że jeszcze coś sprawdzimy, no to sprawdzimy. Odcinek może być dłuższy, bo ostatnio chyba był krótszy. Ale dobra, mniejsza. Idziemy właśnie tutaj do tej biblioteki. Dzwoni, lampa mi zgasła? Tak. Ale dobra. Nie potrzebuję aż tak, więc idziemy. I tak, za to tutaj lampy zapalimy i będzie dobrze. Nie ma windy. Dobrze, że to zauważyłem teraz, a nie jak już wpadałem w dziurę, więc tak, super. A, ten atak od razu mówię był nieplanowany, tylko po prostu wstawałem, żeby trochę sobie krzesło, znaczy nie krzesło, prawie tylko ten okno odsłonić. I no, przez przypadek klikłem sam, że przycisk do atakowania. No, na całe szczęście nie miało to żadnych konsekwencji. A teraz tak, idziemy dalej do biblioteki, jej, w końcu. Tak dawno tutaj to byłem, na początku tak pokazałem trochę, a potem zwiałem, że no aż... To pamiętam o tym miejscu. Kto wie, może będzie tutaj coś wielkiego? Coś zdatnego chociaż. Biblioteki raczej kojarzą mi się... Co? Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, z magią. Jakiś mistrz, jakiś tam, który... Daje mi się, że nie odpuści tak łatwo. Może to być oponent ponad moje siły. A z drugiej strony... Jest wytrzymały, dobra. To można mu przyznać. Dobra. Gdzie on jest znowu? A, zwiał. Jał, dobra. Nie, dobra, tam jest. Okej, czyli już widzę, na czym ta lokacja będzie polegać. On będzie miał tutaj swoich duchów, będzie czarował, będzie walczył. A ja muszę tak sobie radzić, żeby wygrać z nim. Podoba mi się takie po prostu wyzwanie. Pomijając, wiecie, samą kwestię, że nie umiem, pewnie zginę coś 20 razy, to... Wow, fajne! Fajnie by było, wiecie, też gdyby... On przyzwał, szybciej podchodziły. Okej. I kolejna ciekawa sprawa. Strzał wybucha tylko, jeśli we mnie trafi, więc muszę tutaj obserwować jego ataki. Wiedzieć, kiedy klikać przycisk uniku. Będę szczerym... Nie, trudno to uniknąć. Tylko kwestia wyczucia. Ale w ogóle fajne to takie... symulator po prostu bycia łucznikiem, kiedy jest się magiem. Dobra. Cokolwiek to jest i... Tepnąć teraz tam do góry.
Nie, faktycznie ta biblioteka to po prostu będzie wielkie wyzwanie, którym muszę go pokonać ostatecznie. I szczerze, czuję się z tym dobrze, jak na razie. Tym wszystkim. Dobra. No, dawaj, strzelaj. Nie dasz rady. Nie wygrasz ze mną. Miszczuniu, po prostu. Nieważne, co będziesz robił, ja jestem tutaj zwycięzcą w tym starciu. Konkretnie może jeszcze nie jest to pewne. Kryjski błyskawienny kostur. Powinienem tego sprawdzać teraz, bo jeszcze w każdym momencie można mnie zaatakować, ale tak. Wzmacnia czary kijskiego błyskamienia. Inteligencja C, siła E, 24 inteligencji, okej. Okay. Wymagające. Pan uciekł stąd już tak całkowicie. No chyba. Dobra, czyli musimy iść dalej w bibliotekę. Zanim. Odcinek będzie bardzo długi, coś mi mówi. Ale czuję też, że będzie bardzo zasłużony. I tak, szlachetne mięso, może w sumie byśmy zżarli, mamy trochę. A wzmocnienie obrażeń fizycznych, no... Nie jest to może, wiecie, najpotrzebniej. Ale... Dobra, widzę gościa. Okej, czyli tutaj jest kwestia tego, że on będzie się teleportował bardzo często. Okej, okay, dostałem. Dostałem, mogło mi to kosztować życie. Muszę przyznać, jego magia jest potężna. A szlachetne mięso już się skończyło, więc nie było aż tak tego warte. Dobra. Nie, teraz się nie zbliżamy. Teraz się nie zbliżamy. Ja co, będzie teraz dosłownie symulator tego, że on będzie się zawsze teleportował dalej. Że ja go tu nie dopadnę. Nie, musi być w końcu, wiecie, moment, w którym on przystanie. Jak to ma wyglądać ciągle, no to nie ma sensu w ogóle za nim iść. Ale dobra. Jeszcze i tak nie będę tego krytykował, zobaczymy. Skończyły się butelki przez moją głupotę. A może jeszcze damy radę? Roty run 4, okej. Okay. Dużo duchów. I uciek jeszcze dalej. Co jest w sumie... Powiem szczerze, mi na rękę. A nie, on się... dobra, nie rozumiem. Ale wracając. To jest mi na rękę, naprawdę, to, że wiecie, że on tak ucieka. Pozwala mi to spokojnie walczyć z tymi... No ja to nazywam duchami, ale co to jest do końca, to nie wiem. Wiem tylko, że tak, ja jestem już na skraju śmierci. Nie mogę sobie pozwolić na pomyłkę, bo jego strzała po prostu ta magiczna mnie dobije. No i widzicie, nie, on ciągle będzie się tak tepał. Dobra, to nie ma sensu, jak on tu będzie tak się tepał i tepał tylko. Po prostu z nim się nie da wygrać. No widzicie, nie, no to... Ja tu zaraz padnę, mówię wam, przez jakąś głupotę. Póki co chyba najlepiej byłoby go zignorować. Pewnie sobie tutaj się skażę na śmierć w ten sposób, łażąc tutaj. Ale tak, to jest chyba jedyna opcja, żeby z nim wygrać. I teraz on zaczyna normalnie wędrować. Nie rozumiem. Ja, no jeśli ma być, też naprawdę nie rozumiem. Jeśli bym robił atak z wyskoku, to... Nie, a, on tu idzie. Dobra. Dobra. Wow, udało mi się.
Tak mocno na farcie, ale udało się. Dostałem za to magiczną ulewę. Okej. Okay. To teraz może zobaczmy, czy da się stworzyć coś, co by mnie wyleczyło. Wiecie, wątpię, ale... Nie mamy czym się leczyć. A ja, idiota, znowu nie wziąłem ze sobą zaklęcia leczniczego. Na przyszłość będę musiał naprawdę jakiś chyba nosić. Ale dobra, udało się, więc... Wow. Nie wiem, czy zepsułem to, czy to takie było planowane. Ale wow, coś tu jeszcze jest. Więc teraz tylko muszę przetrwać tutaj ze szczurami. Wiadomo, szczury potrafią być naprawdę niebezpieczne. I tak, zabił mnie szczurek. Przeżyłem wszystko, zabił mnie szczurek. Ale dobra. Widzimy się tutaj za chwilę z powrotem, bo ja chcę zobaczyć, wiecie, do końca to miejsce. Jak już się zakończymy, to na spokojnie to też sfiniszuję. Czym zwieńczy odcinek. No, dobra, jestem z powrotem. Razem z Kataną stwierdziłem, że to... Kurką też poza tym będzie... Może nie tyle lepszym, co bezpieczniejszym wyborem. Z tą szybkością cięć i... Powiedzmy, mniejszą ilością... okazji do tego, żeby... spaść przez swoje ataki. Oczywiście robię też te delikatne kroki w przód i tak dalej, ale no, to wydaje się bezpieczniejsze na takie miejsce jak to. Więc raz, dwa, trzy. Po szczurku. Możemy iść wyżej. Tam wyżej widziałem właśnie jakieś przedmiotyki i tak, widzę też tego przeciwnika, więc nie będzie niespodzianki. Wchodzimy trochę. Czeka dłużej. Dobra. A to sobie czekaj. O i w ogóle patrzcie, duchy tutaj wchodzą też. Ciekawa sprawa. Mniejsza. No i co tu mamy? Talizman modrego nasiona. Teraz zobaczymy, co to jest. Zaraz po tym, jak się pozbędziemy szczurków wszystkich. No, wiecie, na razie jedyne co wiadomo to, że to jest w sumie talizman. To jest coś, co zastępuje tutaj pierścienie. Dlaczego to zastępuje pierścienie? W sumie nie wiem. Wiecie. Zdecydowali się tak zrobić i okej. I no, żeby nie było żadnych pretensji, nie mam o to, ale... Mogli równie dobrze zostawić zwykłe pierścienie. W szczególności, że to dosłownie jest takie samo zastosowanie. Poza tym, żeby rozbierać torebki na talizmany i... Chyba wyżej już nigdzie nie dostaniemy. Tak więc... Tak, jestem w stanie powiedzieć, że na tym kończymy chyba przygodę w tym miejscu. Takie mini biomy. Chociaż... Nie, jest jeszcze gdzieś... Musi być przejście gdzieś tam w ogóle. A. Ja jak i kiedy. No, będę musiał chyba trochę pomyśleć, a póki co tak. Stąd szybko drobiną z powrotem. Nawet jeśli nie drabiną, to można spaść w ten sposób, nie powinienem to zabić. Nie zabiło, więc raz, dwa, trzy, po duchu. Kolejne duchy. Jak widać, oznacza to, że one nie były powiązane chyba z tamtym gościem, bo pojawiają się na dół. Okej. Okay. No, samo przejście trzeba będzie znaleźć, nie wiem w jaki sposób, gdzie, kiedy i jak, chociaż może zaraz coś zauważymy. I więcej. Nie będę się teraz tym przejmował, nie są jakieś szczególnie groźne. Jest tu zaraz jakieś przejście? Przeżby. Ale to chyba jest to przejście z powrotem w dół. Tak, dobra. W takim wypadku, jeśli jest tu jakieś dalsze przejście, to będziemy musieli go poszukać kiedy indziej. A teraz talizman, proszę cię, pokaż się i... O! Niebieskie butelki, więcej skupienia odnawiałem. Super. Ale dobra, nam to nie jest potrzebne. I tak, w tym momencie ja już kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Że jesteście zadowoleni z wyników moich dzisiejszych znamień, osiągnięć i w ogóle. I tak, w następnym co będziemy robić? Jeszcze nie wiem. Coś się na pewno wymyśli. A póki co to tyle. Ja sobie jeszcze pobiję te duchy. No i trzymajcie się. Hej, hej.